Sorry, nie to intro. Siema, z tej strony Kolia.pl. Dzisiaj zamboksujemy sobie głośnik JBL Flip 4. Tak, to kolejny JBL, chyba już czwarty na tym kanale. No, spoko, bezbędnego gadania. Przejdziemy sobie do opakowania. Jest to, tutaj mamy informację, że to jest dla każdej tam pogody i że będzie działał. No bo oczywiście wodoodporność IPX7. 12 godzin może grać. Ma JBL Connecta Plus i głośnik do... Tak, głośnik, mikrofon do rozmów. Więc jak macie włączony głośnik, możecie sobie rozmawiać. Tutaj mamy jeszcze jakieś informacje, że można chyba z laptopem połączyć. No i tu mamy jeszcze obrazek z Connecta Plus. No i Connect Plus od zwykłego Connecta różni się od tym, że zwykły Connect pozwala nam na łączenie dwóch głośników, a Connect Plus w party mode, jak tu mamy napisane, ponad 100 głośników. Więc spoczo. No to przejdźmy do unboxingu. Dobra, teraz sobie otworzymy. Takie mamy fajne otwarcie na taką smyczkę. Tutaj mamy fajną grafikę z jakiegoś też koncertu. Tak samo jak w klipie, tylko trochę inna ta grafika jest. Mamy powiadomienie o Google Play Musicu na 3 miesiące, więc spoczo. No i logo JBL-a. Tutaj mamy oczywiście naszą ukochaną rozpałkę do grilla, zwaną na moim kanale jako papierologia. Tutaj mamy jeszcze taką fajną gąbeczkę. Możemy ją dać kotu lub psu, żeby się pobawił. Na końcu to przetestujemy, czy mój pies będzie tym zainteresowany. Teraz wyciągamy papierologię. Tutaj mamy zbędne, czy tam potrzebne rzeczy, czyli jakaś attention or something. Karta gwarancyjna po chińsku. Jak ktoś zna chiński, to może sobie poczytać. No i tu też mamy informację o naszym Google Play Music. Otworzymy sobie to. Tu mamy 3 miesiące. Aha! Oferta kończy się 1 kwietnia 2019. No, no zarąbiście, nie? Przeterminowane, nie? To wpłynie na końcową ocenę. No i papierologia, bla bla bla. Każdy umie to czytać. Gąbeczkę też możemy wypuścić. No i przejdźmy do samego głośnika. Jest on w kolorze białym. Bardzo ładny. Lakierek nowy. No my w tym razem mamy też dwie membrany pasywne jak w Flipie 3, którego już recenzowałem na moim kanale, tylko że tym razem te membrany są szklane. No i chyba trochę większe. I to chyba na plus będzie. Tutaj mamy standardowe przyciski, czyli Bluetooth, minus, plus, play, pauza. Tutaj mamy jeszcze włącznik. Tutaj mamy 5 diod, które pokazują nam, ile mamy baterii. No i włączenie Connecta Plus. Tą zaślepkę, której nie umiem otworzyć, ale jak zrobię cięcie, to już będzie otwarto. A, jeszcze bym zapomniał, tutaj mamy kabelek. Bardzo długi w porównaniu do innych, które już recenzowałem i unboxowałem, na oko ma metr, więc spoko. No i wróćmy do samego głośnika. Magicznie otworzyłem zaślepkę. Mamy tutaj oczywiście port mini jack i zwykły port USB. We Flipie 5 już mamy USB-C wodoodporny, więc trochę lepiej, ale to jest model z zeszłego roku, z tego co wiem, więc znowu robimy magiczne cięcie, na którym włączymy sobie ten głośniczek. Teraz sobie włączymy. Ukochany dźwięk, znany z tych lepszych, nowszych JBL-i. Więc teraz sobie odpalimy muzykę. Postawimy go sobie tak. Podgłośnimy. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin. Puszek okruszek, puszek kłębuszek, bardzo go lubię, 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 lubię. Rolady dwie, macie robić co chce. Rolady dwie, macie robić co chce. Rolady dwie, macie robić co chce. Dobra, oczywiście zapomniałem o jednej funkcji.
czyli smyczce, którą możemy sobie założyć na rękę i mamy nasz głośnik. Jak jesteśmy ludźmi z Alzheimerem i to puścimy, to nie ma problemu, bo ta smyczka to powinna nie uniemożliwić składanie tego głośnika, więc bardzo fajne. No i przejdźmy do końcowej opinii o mojej o tym głośniku. Dobra, więc na spontanie lecimy. Głośnik według mnie jest bardzo fajny, 16 W zadowala. Czas pracy na baterii 12 godzin przy bardzo mocnym użytkowaniu. Bardzo spoko. Membranki pasywne dają radę do basu. JBL Connect Plus, dzięki któremu, który mogę przetestować może w innym odcinku. No i kurde, no, bardzo fajna jakość tej faktury takiej. No i kolor biały, bardzo ładny. Może się brudzić, ale jak będziecie go ładnie użytkować, to będzie spoko. No i w sumie to byłoby tyle w tym odcinku. Zasubujcie kanał Koria.pl, wbijajcie 1000 subów, żebym zarabiał pieniążki. Dam wypłatę panu Wiesiu i mojemu kamerzyście, który teraz wam nagrywa, bo ja rączki mam tutaj. O, dokładnie, tu mam rączki. Nagrywa mój kamerzysta. Tego link będziecie mieli w opisie. Ale panu Wiesiu chyba kanał Snej, ale to już inny temat. No więc pozdro 700, cześć. Nine, 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 nine